Zanim zaczniemy szyć, to musimy się jeszcze zająć tym, co musimy przykleić, czyli jednym słowem wszelkimi formami fizeliny. I tą fizeliną w kawałku, i tą fizeliną, którą mamy w taśmie, którą nazywamy tą fizelinową taśmą formującą. I teraz, żeby wiedzieć, gdzie przykleić, to myśmy już sobie czytali ten kawałeczek, ale na wszelki wypadek sprawdzamy jeszcze raz. Więc mamy fizelinową taśmę formującą naprasować na. I tutaj od razu będę pokazywać, jak takie przygotowane do naprasowania wygląda. Brzegi podkroju pach tyłu mam. I od razu powiem, co się tutaj zadziało. Pierwsza rzecz. Ta taśma jeszcze nie jest przyprasowana, ona jest przyfastrygowana, bo nie wierzę we własne siły, że uda mi się ją przyprasować idealnie trafiając tą tasiemką w linię szwu. Dlatego ja to sobie spokojnie przyfastrygowałam. Zobaczcie, że widać, że fastryga mi się ładnie pokrywa z obrysem zrobionym nitką, ale to mi pozwala też na zrobienie jeszcze jednej rzeczy. Na uzyskanie idealnego kształtu łuku. I teraz przypominam, że jeżeli ktoś nie ma tej fizelinowej taśmy formującej, to miał sobie wyciąć mniej więcej 1,5 cm pasek ze zwykłej fizeliny, ale uwaga, przypominam, ciętej po skosie. Właśnie po to, żeby nam się ładnie układało na łuku. I zobaczcie, że ja jak to przyfastrygowałam, to później to sobie tak porozkładałam, żeby mi ta taśma przyfastrygowana, a później przyklejona, nie ściągała nigdzie materiału pod spodem, ani nie zdeformowała mi podkroju pachy. Czyli to już wiemy, że sobie fizelinową taśmę formującą przyfastrygowujemy po to, żeby było nam ją łatwiej przykleić. Wracamy, gdzie ją mamy przykleić. Na brzegach podkrojów pach tyłu mamy z jednej strony, z drugiej mam to samo. I na górnym brzegu. Dobrze. Górny brzeg. To teraz powstaje pytanie. Na górnym brzegu tylko tu, czy na górnym brzegu razem z fragmentem, w który będą wszywane ramionczka? Burda tego nie precyzuje, a ja wychodzę z założenia, że lepiej więcej niż mniej, dlatego tutaj taśma została naprasowana na całym fragmencie góry. I jeszcze jedna rzecz, na którą Wam zwrócę uwagę. Zobaczcie, że ja tą taśmę cięłam z pewnym zapasem. Szew będzie tu, a taśma mi wychodzi jeszcze troszeczkę. Szwy kończą mi się tu, a taśmy mi wychodzą jeszcze troszeczkę. Ze względu na to, żeby się nie martwić, że nagle ta taśma przy naprasowywaniu przesunie mi się o 0,5 cm i nagle mi jej zabraknie. I zauważcie, że to nie był jeden kawałek taśmy i tu zrobiłam kąt prosty, tylko to są odrębne fragmenty. Czyli na tyle mamy podkroje pach i góra. Teraz przód. Mamy napisane. Na przodzie, na brzegach podkrojów pach, na skrojonym z całości odszyciu. Czyli ja wiem, że odszycie to jest ta górna część, którą potem będę wkładać w środek mojego topu. Podkroję pach, widać, ładne łuki tutaj, ale uwaga, ten łuk tutaj jest takim dosyć mocnym łukiem, więc uwaga przy fastrygowaniu, żeby nam się materiał nie ściągnął, a jednocześnie, żeby mój kształt łuku został zachowany. Jeżeli chodzi o fizelinową taśmę formującą, to oczywiście to robimy z dwóch stron, tak? Tutaj mam drugą. Ale to nie koniec, bo jeszcze mamy zwykłą fizelinę do naprasowania i ją naprasowujemy na zewnętrznych częściach ramionczek. A przypominam, że osoby, które robią ramionczka z dzianiny, naprasowują na każdym ramionczku. I mam to tu przygotowane. Mam 4 fragmenty ramionczek. I mam przypiętą fizelinę dopasowaną kształtem, bo pamiętajmy, że to było krojone na zasadzie lustrzanego odbicia, dopasowaną kształtem do poszczególnych miejsc. Tu oczywiście niczego nie przyfastrygowuję, bo tutaj jestem w stanie przyprasować to bez żadnego problemu. I teraz kwestia prasowania, moja ulubiona. Będziemy przyklejać fizelinę oraz fizelinową taśmę formującą do dzianiny.
W moim przypadku do w 100% sztucznej dzianiny, czyli jednym słowem, muszę uważać, podchodząc do tego materiału z żelazkiem, żeby go nie uszkodzić zbyt wysoką temperaturą. Dlatego ja, zanim w ogóle zacznę przyprasowywać dzianinę, to sobie wezmę fragment, jakiś ścinek i sprawdzę, czy temperatura odpowiednia do przyprasowania fizeliny nie zaszkodzi samemu materiałowi. Gdyby się okazało, że ta temperatura to jest troszeczkę za dużo, to ja temperaturę zmniejszę, natomiast będę nieco dłużej trzymała żelazko w każdym miejscu, tak żeby fizelina się przyczepiła, żeby ten klej pod wpływem ciepła zadziałał, ale jednocześnie, żeby nie uszkodziła samej dzianiny. Jeżeli ktoś ma taką dzianinę, że bardzo się obawia tego, że może jej żelazko zaszkodzić, to wtedy może zrobić jeszcze inaczej. Na ładnie ułożone i w tym wypadku dobrze by było przyfastrygowane fragmenty fizeliny oraz na dobrze przyfastrygowane fragmenty dzianiny, gdzie mamy taśmę formującą, kładziemy bawełnianą płócienną szmatkę i przyprasowujemy fizelinę przez szmatkę. Wtedy nawet nieco wyższa temperatura nie zaszkodzi naszej dzianinie, jeżeli ona na przykład jest w 100% sztuczna i temperatury nie lubi. Więc z rozwagą podejdźmy do prasowania i przyprasowywania fizeliny. Jak to wszystko przyprasujemy? Oczywiście będzie można wyjąć te fastrygi i zajmiemy się szyciem.